Cześć, witam Was bardzo serdecznie tu na moim kanale. Ja mam na imię Michelle, jestem tarocistą z certyfikatem, też porównam z numerologią, astrologią i z Human Design systemie dla Was. Teraz będzie wrzesień. Co będzie w wrześniu? Jakie energie będą? Na co mamy wrócić uwagę, tak? Czego możemy zmienić od samej siły, jak tam, ale karty nam będą mówić. Ja po prostu oglądam w te karty, nie ma przypadków, to ty teraz znadziałaś, albo to znaczy jest to dla każdego, czy tam jesteś kobieta, mężczyzna, albo co. Jak coś cię woła, żeby tego oglądać tutaj, no to bardzo jesteś zapraszony, zapraszona od uniwersum, od algorytmy. Sorry za mój polski, ja się staram z wami pokomunikować po polsku tak dobrze jak umiem i będę wam przedstawić karty i pracuję dzisiaj z tym Das Erzengel Tarot von Dorian Virtue od firmy Allegria. No właśnie, piszę po niemiecku, ale wiecie co? Będziemy się dogadać. Jest to muzyczny orakel, to znaczy ja też jestem piosenkarka i będę znowu temat diva robić, no te takie typowe diwy, takie czy piękne śpiewają, tak? To są tutaj różne utwory, to mamy tutaj Mariah Carey, Whitney Houston, Leona Lewis, Celine Dion i tutaj mamy też losy, to znaczy jest to też część orakel, tak? I ja właśnie, no jejku, zawsze też to jest dla mnie niespodzianka, z czego będę live śpiewać. To znaczy najpierw będzie orakel, potem będzie piosenka. Może ja śpiewam tylko część, tak? I będzie jeszcze jakiś inny otwór na końcu, ale zawsze na końcu jest jakiś bonus. To możecie zawsze do końca oglądać też jak orakel się właśnie kończył, tak? No bo na początku zawsze jest orakel i potem jeszcze coś ekstra. Okej, okay. Będziemy teraz oglądać, co tam u Was w życiu, kochani. Się koncentruję, tasuję. Wrzesień. Upsa! Sorry. Powietrzne znaki. Powietrzne znaki. Są to tutaj właśnie te karty, tak? Teraz będziemy widzieć, czy Ty, jak Ty jesteś jeden z tych znaków, i właśnie jesteś w tej grupie, to wy jesteście w tej grupie, tak? Jest to i tak ogólny orakel. Czy to ja tam robię tylko na jeden znak zodiaku, albo właśnie cała grupa od powietrza robię i ty jesteś właśnie jeden z tych znaków, to nie zależy tak za bardzo, tak? To zawsze są takie ogólne orakel. Ja się koncentruję na tą energię. Jak ty właśnie jesteś pociągana do tego filmika, no to też właśnie jest to bardzo przeważnie twój orakel, ok? Ale jest zawsze ogólny orakel, to znaczy mogą też część się rozumować. Tak, tutaj może być dobry los albo zły los, ok? To jest właśnie karma. Karma może być dobra, karma może być zła. Tutaj jest krytyka, tutaj jest obgadanie. Tutaj są jakieś krytyki tam. Właśnie niedojrzałe życie, żywot, ludzie takie niedojrzałe, tak, którzy dużo krytykują, ale same nie są tacy gotowi jeszcze, takie, tak, i są takie ludzie, to nie zależy, ile lat oni mają, tak, to ile lat tam ktoś ma, to nie zależy normalnie. Takie, jak ktoś był bardzo krytyczny, bardzo smarkaty, bardzo niedojrzały, bardzo zły, tak? No to teraz los do dupy kopnie, okej? Okay? No wiecie co, jak jest to tak, ten koło fortuny, to jest właśnie das Ratje, koło fortuny, zawsze się kręci, zawsze się kręci. I są takie czasy, gdzie my właśnie dostaniemy to z powrotem, co my właśnie dawały. A jak może też być grupa od Was, są to tutaj różne grupy. Jedna grupa, gdzie Ty dostaniesz absolutnie tego, co właśnie zrobiłaś, to jest jedna grupa, ok? Ale Wy będziecie wiedzieć o czym ja mówię. To nie jest tak, że no bo jak rezonuję z Tobą, to Ty też będziesz wiedzieć albo wiedział.
Druga grupa jest. Może być, że wy macie dziecko, które jest jakoś takie bardzo trudne dziecko, tak? I trzeba tutaj się z tego dziecka czegoś nauczyć, to jest na jedno, no bo to też jest bardzo inteligentne dziecko, ale też jakieś takie też trudne dziecko. Oboje, tak? Też może być, że ty masz dziecko znaku powietrza, też może być, albo oni mają jakiś ascendent, albo dużo tych aspektów w powietrzu, to też może być. No i ale też to na jednej stronie to dziecko jest trudne i trzeba tam się z tym jakoś dogadać. I na drugiej stronie też jest bardzo inteligentny i może ci strony pokazać w życiu, które ty byś nigdy widziała albo widziała bez tego dziecka, okej? Okay? Ale to też jest karmiczne, tak? To może być, że to był z jakiegoś życia albo coś takiego, wy już mieliście relację. Okay? To też może być karmiczne, że też oddaje to z powrotem. Okay? No ale wiecie co? No właśnie to jest tak. Trzeba tutaj oglądać właśnie w tą sytuację naprawdę o co chodzi, jak to związać. To ja teraz właśnie tutaj tak dużo nie będę o tym mówić, no bo jesteśmy w ogólnym orakiem, okay? Ale zawsze jest możliwe właśnie mieć osobiste czytanko ze mną. To jak chcecie, to możecie się zawsze napisać do mnie. Ja mam informacje ogólne. Przez e-mail ich właśnie wysłam, jak ty się interesujesz. Jest to bezpośrednie. Czasami tylko ludzie mi napisają już temat od nich. Jak to nie jest taki tekst jak książka, proszę bardzo. Czasami ludzie też pisają strony, tak? Ale jak określacie mi tak. No właśnie, trochę wkrótce, o co chodzi, to też mogę coś polecać, no bo ja właśnie oferuję pracę z kartami i też porównam z datami waszymi, tak? Numerologia, astrologia, human design, to potem naprawdę najwięcej z tego będziemy mieć. Ale karty już trafną do 80% i to jest bardzo dużo, tak? Zawsze jest ryzyko o tych 20%, tak? Ale to są karty namalowane, ale... No i tak, bardzo, bardzo mówią z nami to, tak? 80% już jest normalnie. To jest coś, co mi klienci stałe mówią, te 80%. To nie jest to, co ja sobie wymyślałam, okej? Ale jak ja sama z kartami pracuję, dla mnie to też takie koło 80 zawsze tak też tak mam, okej? Ale ja tego tam nie wymyślam. To jest też coś, co ja widziałam, owszem, ale też klienci mi naprawdę mówią, okej? Dobra, byłby Rafał. Tutaj coś z dzieciami jest chyba, tak? Jak macie dzieci, okej, okay, ale tutaj naprawdę jakiś temat z dzieciństwem i z dzieciami. Dzieciństwo, dzieci, coś takiego, tak? Może też być, że są tutaj dwa dzieci, dwoje dzieci. Z jednym dzieckiem masz dobry kontakt, z drugim dzieckiem nie. Jedno dziecko będzie więcej kochane, drugie absolutnie nie. A to jest taka rzecz i trzeba się pytać, dlaczego tak jest, a co ja się muszę z tego uczyć, można tak pytać, tak? A czego ja zrobiłam źle, albo jak już nie pamiętamy, to też może być z jakiegoś życia, tak? I takie tematy tutaj mogą być. Inaczej będą kontakty i komunikacja. Bardzo dobra komunikacja na jednej stronie i zła komunikacja, jakoś krytyczna na drugiej stronie. Co ty masz zrobić z tą krytyczną komunikacją? Ty nie wiesz, dlaczego ta komunikacja jest taka krytyczna, tak? I to może być z każdym, okej? Okay? I trzeba tutaj naprawdę więcej analizować. Mamy księżyc, więcej analizy zrobić. Może naprawdę mieć czytanko ze mną albo z inną tarocistą, okej? Okay? To właśnie ty będziesz wiedzieć, z kim je by było najlepiej mieć czytanko, tak? Albo coś takiego zrobić, albo reinkarnację, hipnoza zrobić. To by było dobrze. No bo tutaj jeszcze w wrześniu się nie dowiesz. Tutaj by było lepiej do akceptacji iść i powiedzieć se, dobra, to teraz jest, kurde, ta równowaga. Jak człowiek by na to by nie zasłużył, to by też tak nie było. No musimy być tutaj otwarci, tak? I nikt tam nie jest perfekt albo coś takiego. Jeszcze się nie dowiesz, ok?
czy potem się dowiesz. Są też tutaj ludzie, którzy oglądają mój orakel i oni absolutnie nie chcą się dowiedzieć. No i będzie właśnie wadzenie całe życie, dobrze. Druga grupa chce się dowiedzieć. Może też być, że za dużo dla was jest tych tarocistów, tych wszystkich rzeczy tam i już nie wiesz, gdzie się kierować. No dobrze, wiesz. To wy musicie zawsze też na intuicję trochę słuchać, ok? No, ja tylko mogę powiedzieć, że moje stałe klienci są bardzo zadowolone. No dobra, ale wiesz co, jak ty nie czujesz tego albo co, no to nie, tak? Ale to jest właśnie to, co ja widzę. Ja po prostu w każdym orakel mówię, że można ze mną mieć orakel, okej. Okay. Ale właśnie w tym orakel i w tym filmiku, który ja dla ognia zrobiłam chyba to było dla ognia, ja tutaj naprawdę widziałam, że wy jakąś wskazówkę potrzebujecie, ja? No dobra, ale w tych innych nie tak za bardzo, ale to zawsze zależy. To też zależy, jakie karty są. Okej, okay, to ja tutaj jeszcze będę oglądała. No dobra, wiesz co, finanse. Finanse, szanse, jak to tutaj w stabilności u was wygląda. Wy chyba nie wiecie, jak te pieniądze zrobić. Wy macie iść wprost, najpierw sobie pomyśleć, czego wy chcecie zrobić, jak te finanse mają być. Finanse są takie średnie. Księżyc mi przychodzi do głowy znowu, ta karta księżyca. Wy tutaj też jakieś wskazówki, nie tylko wskazówki, informacje. Zbierać te informacje, się informować, czego ja mogę dodatkowo może do finansach zrobić, albo może być, że tutaj jakieś sprawy są finansowe i trzeba tutaj mieć jeszcze więcej informacji i może też kontrola. Może ktoś też ci robi finanse, a to nie jest taka ufna osoba, albo szukać sobie osoby, która naprawdę wie, o co chodzi. Tutaj szukać informacji o finansach. Finanse wyglądają średnio, muszę wam powiedzieć, ok? Kochani, wiecie co? To jak chcę coś absolutnie innego zrobić, trzeba tutaj coś nowego zrobić. Jak wy będziecie zbierać te informacje szybko i coś nowego tutaj kreować, no to będzie lepiej, ok? Uczuciowo. Właśnie. I to jest zawsze ten cały problem. Ja wcale by nie potrzebowałam tej karty, muszę wam powiedzieć. Dlaczego? Bo jak finanse nie są układane, to bardzo często też uczuciowe życie nie jest układane. To jest faktycznie. Bo to są czakry. Właśnie jak przeważnie, jak są pieniądze tak sobie średnie, no to też uczucie będą średnie. Like attracts like, tak? To znaczy, jak ty się czujesz bogata, bogaty, to też nie zależy, czy jesteśmy żeńska energia, męska energia, to potem zawsze te czakry się wybudują od jednej czakry, drugiej, trzeciej do serca i to potem emocje będą możliwe. Ale najpierw trzeba to tutaj naprawdę na tym poziomie bardzo fajnie to tak zrobić, że my się dobrze czujemy i potem się czujemy dobrze i właśnie te się dobrze czuć też znowu pociąga inne ludzie, które się dobrze czują. Tak logicznie i głupio życie naprawdę, kurde, jest. Ja? Okay. Kochani, facet tego czytanka jest szukać te informacje, ja? Się informować, być otwartym też, tak? Jakiś nowy początek zrobić w finansach, co naprawdę do was pasuje, nie tylko na pieniądze albo co, tylko tak na całość, że naprawdę się czujesz dobrze i to potem szczęście coraz więcej będziecie właśnie mieć w życiu, jeszcze więcej też w miłości i tak dalej. To jest to, co ja widzę, tak? Dziękuję wam bardzo i teraz będziemy śpiewać. Jak to było wystarczające, to dziękuję bardzo. A jak mam wam pomóc, to bardzo chętnie, tak? Jak mnie znać, to wy wiecie, jako e-mail. No właśnie. I teraz będziemy tutaj sobie oglądać, czego ja będę śpiewała. Alright. To są nasze piosenki. Tak chcę. I'll say a little prayer. Mi się nie chce tego śpiewać, ale chciało być znowu I say a little prayer. No
dobra, no to zaś będziemy śpiewać I Said It Yeah. Aretha Franklin. No jest taka, też wiecie co, taka harmonia tutaj jakoś jest, taki średni dzień. Średni dzień. Co mi się też tutaj przychodzi jest, Aretha Franklin była numerologiczna ósemka. Tutaj jest temat finanse dla Was, września, tak? Równowagę zrobić w finansach. Może być temat. Dobra. Ja teraz będę śpiewała. Może będę tylko część, ja tylko będę część śpiewać. Jeszcze będzie jakiś fajny music clip na końcu tego filmika. To możecie jeszcze do końca sobie oglądać. Bo to jest też taki kulturalny kanał, tak? I ja to bardzo lubię też z Wami tutaj dla Was oferować. Ok. W oryginału ja śpiewam, ja nie transponuję. The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. Walk on with my hair now, I wonder what dress to wear now, I say a little prayer for you. Forever and ever you stay in my heart and I will love you forever and ever, we'll never be part and so I love you forever, together atonement must be to live without you would only mean heartbreak for me, oh darling believe me, there's no I'm in love with you. Answer my prayer. Answer my prayer. Answer my prayer. Yeah, together forever we'll stay in my heart, and I will love you forever and ever. We'll never be part, and so I love you together forever. That's all it must be to live without you. Would only mean heartbreak for me. Oh, darling, believe me, there's just only you. Answer my prayer, answer my prayer. Dziękuję Wam bardzo. No właśnie. Jeszcze dalej możecie czegoś słuchać, jak chcecie. Dziękuję za lajka, dziękuję za abonament, tak? I dziękuję za komentary. Zawsze lubię czytać, co tam u Was leci. Dziękuję Wam i dzielcie się też tymi filmikami. I kontaktujecie mnie, jak mnie potrzebujecie. Pa, pa! I jeszcze będzie trochę muzyki. Wasza Michelle. I never meant to cause you any pain, no.